Słuchaj, ostatnie pytanie jeszcze mam do ciebie, bo my tego wywiadu nie oglądaliśmy, bo już mieliśmy swój program, ale tam podobno coś ostro pojechałeś na udryś, coś w wywiadzie z TVP. Co tam nie, się wydarzyło? Krzysiek, bo wiesz, ja rozumiem, że ktoś może być negatywnie zostawiony do mnie, do człowieka, no domo, grupa tych gredo, że tak powiem, Tuzimek i ta ekipa Kołodziejczyk, czy ten tutaj, ten Kurowski cały, no wiadomo, ten Stepan, wiesz, nawet, wiesz, to mokra koszulka spocona, tak, to, wiesz, oni mogą oceniać mnie na różne sposoby, tylko oceniam mnie sportowo, nie oceniam mnie jako człowieka, bo nie masz do tego prawa, bo sam leżałeś w krzakach pod redakcją, pobity przez męża związanej z żoną. Ale niech się do czego zwiedzam, wiesz, nie oceniam jako człowieka. I my wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie nie zagrał. No co on pierdoli za głupoty, no. I to jest, kochany selekcjoner reprezentacji Polski. Taki ma być, tak jak Luis Enrique w Hiszpanii. Brawo, Czesiu! Dzięki to. Gonić gówno! Nie bierzemy jeńców, nie bierzemy, nie? Tak jest, brawo.